Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Minus portalu ptfo.pl, a dzisiaj chciałbym z Wami podyskutować, chciałbym dorzucić swoje 3 grosze do dyskusji odnośnie przyszłości Battlefielda. Wiele portali, wiele mediów związanych z właśnie Battlefieldem ostatnio podniosło alarm związany ze statystykami, które pokazują, że szczególnie jeżeli chodzi o hardline'a na PC-cie, ta pula graczy z tygodnia na tydzień maleje i to w zastraszającym tempie. Oczywiście cyferki, statystyki mogą nam wiele powiedzieć, ale trzeba je dobrze zinterpretować, trzeba umieć je dobrze zinterpretować i trzeba znaleźć pewien punkt referencyjny. I o ile, tak jak mówiłem, na PC-cie nie wygląda to najlepiej, to na konsolach już jest całkiem nieźle. Zarówno w czwórkę, jak i w hardline'a gra kilkadziesiąt, pomiędzy 20 a 40 tysięcy graczy i nie ma większego problemu ze znalezieniem ładnego serwera w większości trybów. A co do PC-ta, no to wiadomo i zapewne domyślacie się, dlaczego ciężko jest utrzymać dobre wyniki przy jednym tytule. I to bez względu na to, czy będzie to Hardline, czy jakakolwiek inna gra, ponieważ tak jak dobrze pamiętacie, już kilka miesięcy po premierze Battlefielda 4 ciężko było i do dzisiaj, z tego co wiem, z tego co jest mi wiadomo, ponieważ ja gram na PlayStation 4, ciężko jest na PC znaleźć serwer w niektórych trybach lub jest to w ogóle niemożliwe, a szczególnie na mapach z dodatków. A jest to związane z jedną prostą sprawą, po prostu na PC-cie gracze mają dostęp do o wiele większej ilości tytułów z rodzaju FPS i nie tylko. I ta pula graczy po prostu rozbija się na te wszystkie gry, a w dodatku jest mnóstwo gier darmowych lub bardzo, bardzo, bardzo tanich. Możemy w jakichś promocjach, załóżmy na Steamie, kupić sobie takiego bundle packa z kilkoma grami z serii za kilka dolarów. No, na konsole jest to praktycznie niemożliwe, tym bardziej, że na konsole wydaje się o wiele mniej gier, dlatego też fani tytułu dłużej zostają, dłużej eksploatują tytuły na konsoli, raz ze względu na to, że tak jak powiedziałem jest ich mniej, a po drugie, że są one droższe. Tak więc, moi drodzy, nie skupiajmy się tak w 100% na tym, nie popadajmy w panikę, a skupmy się może na tym, co seria Battlefield chce nam zaoferować i co planuje dla nas w przyszłości. Odrzućmy te wszystkie cyferki i patrząc na samą grę, no to przyznajcie szczerze, Battlefield 4 nigdy nie wyglądał tak dobrze jak teraz, a niedługo będzie wyglądał jeszcze piękniej, ponieważ zbliża się kolejny tak zwany wiosenny patch. I chciałbym kilka słów powiedzieć na jego temat, ponieważ poza radarem mogło się przemknąć kilka spraw, o których nie wszyscy wiedzą, a które w dużym stopniu będą miały wpływ na samą rozgrywkę Battlefielda i w moim przekonaniu bardzo ją usprawnią i polepszą. Pierwsza sprawa to jest poprawione spotowanie i będzie ono wymagało o wiele większej precyzji, także nie będzie spamowania przycisku i nie będzie strzelania w same trójkąty i będziemy się musieli bardziej skupić na rzeczywistym wyszukiwaniu żołnierzy drużyny przeciwnej. Druga sprawa to jest wyeliminowanie problemu headglitchowania, może nie zupełnie, ale znacznie będzie utrudnione strzelanie zza wysokich przeszkód, także być może nie będziemy się już spotykać z graczami, którzy całą grę, powiedzmy, na blokadzie będą chcieli przestać za jedną skrzynką, próbując wyjmować nadbiegających żołnierzy drużyny przeciwnej. Trzecia zmiana to jest sposób działania przygwożdżenia. Otóż przygwożdżenie będzie działać tylko na dłuższych dystansach i będzie nam służyć rzeczywiście do ostrzeliwania pozycji wroga, aby na przykład zmienić pozycję swoją lub też pomóc przemieszczać się żołnierzom z naszej drużyny, a na krótkim dystansie praktycznie nie będzie przygwożdżenia i będzie to downgrade broni szybkostrzelnych, które ten właśnie efekt przygwożdżenia uruchamiały bardzo szybko na krótkim dystansie i przez to były lekko OP w stosunku do broni wolnostrzelnych. W ogóle duży nacisk będzie położony na to, aby troszkę te bronie wolnostrzelne z tej takiej otchłani nicości wydobyć, ponieważ tak jak wiemy, no w Battlefieldzie w tej chwili rządzą i w ogóle w FPS-ach raczej bronie szybkostrzelne, pomimo tego, że mają one gorszą celność przeważnie, no to jednak możliwość wystrzelenia większej ilości amunicji w krótszym czasie daje większą szansę na zabicie.
A pomysłów jest kilka. Otóż po pierwsze zostanie przywrócona możliwość zabicia dwoma headshotami dla niektórych broni. Ja się domyślam, że chodzi tutaj właśnie o bronie wolnostrzelne, chociażby ze względu na to, że G36, jak i SCAR, będą miały znacznie zwiększone prędkość wylotową. G36C do 590 m na sekundę, a SCAR do 500 m na sekundę, a dodatkowo G36C dostanie dwustrzałowego bursta, tryb dwustrzałowego bursta, takiego samego jak będzie miał AN-94, i to mogłoby nas właśnie naprowadzać, że na przykład te karabiny będą zdolne do zabicia dwoma headshotami. Moim zdaniem nie będzie to zwiększenie samego damage'u, tego, który jest maksymalny teraz 24 do 25 z powrotem, tylko będzie to zmiana tego mnożnika, zwiększenie go z 2, załóżmy do 2,35 albo do 2,2, do takiej wartości, która da nam zabicie dwoma headshotami na tym, powiedzmy, krótkim i średnim dystansie, aby właśnie dać takiego buffa tym broniom, aby zwiększyć szanse graczy precyzyjnych, tych, którzy potrafią dobrze przycelować. Kolejna sprawa i alleluja, chyba powinniśmy w tym momencie zaśpiewać, naprawione animacje przeładowania. Nie chodzi mi tutaj o fake reloada, tylko o animacje przeładowania. One będą trwały tyle, ile rzeczywiście powinny trwać, bo nie wiem, czy zauważyliście, że często jest tak, że wydaje wam się, że animacja jest skończona, wyrzucacie sobie apteczkę albo robicie coś innego, zmieniacie na inną broń i wracacie do broni głównej, a tam dwie kule w magazynku, ponieważ tak naprawdę ten reload się nie skończył, a myśmy go przerwali. Dodatkowo przerwanie animacji przeładowania będzie powodować to, że zajmie ona tyle, ile krótkie przeładowanie, a nie długie. Do tej pory było tak, że jeżeli zaczęliśmy przeładowanie i chcieliśmy je przerwać, to dokończenie tego procesu i anulowanie go trwało tyle, co długie przeładowanie, a nie krótkie, i to też często kończyło się śmiercią. Kolejna sprawa, która może ucieszyć tych, którzy nie za bardzo lubią snajperów, szczególnie tych stacjonarnych, to jest obniżenie pojemności magazynków trzech karabinów, to jest CSLR-4, L96A1 oraz M40A5 z 10 do 5, także ogromny downgrade tych trzech snajperek. Co ciekawe, Scout Elite dostanie buffa i magazynek zostanie zwiększony z 5 do 10, tak jak jest to w rzeczywistości. Także jeżeli ktoś się lubuje w takim agresywnym graniu snajperem, no to ta snajperka będzie oczywistym wyborem numer 1. Kolejne usprawnienia tyczą się samego rejestrowania trafień, toru lotu pocisku, odgłosów związanych z trafieniem i tak dalej. Być może, i ja mam ogromną nadzieję, że w końcu będziemy dostawać te informacje, te markery trafienia z dobrego kierunku, oraz ten dźwięk kierunkowy samego trafienia będzie lepszy i będziemy dostawać tyle odgłosów trafień, ile dostaliśmy kul rzeczywiście, bo z tym były lekkie problemy. No i oczywiście rzeczy, o których nie możemy zapomnieć, dwie sprawy. To jest nowy tryb, czyli mistrz broni. Ja bardzo ten tryb lubię i uważam, że to będzie świetny tryb do skillowania swoich umiejętności oraz być może odkrycia broni, których do tej pory w ogóle nie używaliśmy. No i oczywiście dostajemy 5 nowych giver. Nie będę ich opisywał, tam mnóstwo filmów w internecie możecie na ten temat znaleźć. Poza tym do opisywania broni mamy strzelnice, jeżeli będziecie chcieli, to one się oczywiście w strzelnicy pojawią. Jeżeli chodzi o główne sprawy, to chyba by było tyle. Oczywiście lista jest o wiele dłuższa i ja link jak zwykle wrzucę w opisie. No jeżeli chodzi o to, czym ja się zawiodłem, no to dwie rzeczy. Jeżeli chodzi o tick rate, niestety nie pojawi się 60-hercowy, pomimo tego, że był on przez dłuższy czas testowany na CTE, być może w następnym patchu, być może właśnie z tą mapą społecznościową, ale informację dostaliśmy taką ostatnio, że oni, uwaga, testują na kilku serwerach już 120-hercowy tick rate. Ja nie wiem, czy on kiedykolwiek pojawi się w Battlefieldzie 4, ale to jest bardzo ważna informacja, ponieważ widocznie jednak silnik jest w stanie to wyciągnąć i serwery są w stanie pociągnąć to 120 Hz, przynajmniej na PC-tach, więc być może światełko w tunelu dla przyszłych tytułów. Ja myślę, że w tą stronę i pod tym kątem oni to testują. Niemniej 60 Hz, ja myślę, że wcześniej czy później na konsole nowej generacji, jak i na PC-ty trafi, a to już będzie bardzo dobra, to będzie wręcz rewelacyjna wartość i myślę, że wtedy zobaczymy Battlefielda w pełnej krasie.
To, o czym przed chwilą wspomniałem, mapa społecznościowa, nocne mapy oraz najlepsze mapy z Battlefielda także nie znajdą się w tym patchu, a liczyłem na to, że przynajmniej jedną jakoś dostaniemy i to by było na tyle. Tak więc, tak jak widzicie, Battlefield pięknieje z każdym dniem i będzie piękniał i bez względu na to, ile graczy w niego będzie grać, to ja na pewno przy nim zostanę. Gram w Battlefielda 4 tak dużo jak nigdy przedtem w tym momencie. Gram bardzo dużo klanówek, zresztą ten gameplay, który oglądacie dzisiaj, to jest jedna z ostatnich klanówek, którą rozegraliśmy z klanem Mapety. Mapety i Kangury chyba dosłownie, nie wiem skąd ta nazwa, bardzo ciekawa zresztą swoją drogą. No i tak jak mówię, ja się bawię świetnie i pomimo tego, że wiele osób na Hardline'a narzeka, ta gra także sprawia mi przyjemność. Oczywiście ja mam do niej kilka zastrzeżeń, głównie jeżeli chodzi o balans broni i chciałbym w niej zobaczyć netcode z BF4. To są dwie ważne sprawy. No i pamiętajmy o nadciągającym Battlefroncie. Moim zdaniem, pomimo całego sceptycyzmu, czy mojego, czy kogokolwiek, ta gra przyciągnie mnóstwo osób i sporą rzeszę nowych graczy do serii, szczególnie tych bardzo oddanych z samym Gwiezdnym Wojnom oraz tym, którzy szukają być może czegoś innego, czegoś nowego. Wiemy, że tam będzie tryb z osoby trzeciej. Ja mam mieszane uczucia co do tego, bo jestem takim, powiedzmy, hardkorowym fanem FPS-ów, czyli chciałbym ten widok mieć z pierwszej osoby i być może gra nie przypadnie mi do gustu, ale ja wierzę w to, że DICE dobrze wie, co robi i oni mają plan. I zaufajmy, że ten plan się sprawdzi. Oni dostali po tyłku od nas ostatnio za swoje błędy. Miejmy nadzieję, że wyciągnęli z tego lekcję. Zresztą, moim zdaniem, to w jaki sposób w tej chwili, że tak powiem, nas traktują, jeżeli chodzi o Battlefielda 4, nie mówię tu o Hardline'ie, bo to jest projekt, pamiętajmy o tym, sprzed kilku lat, to nie jest coś, z czym mogli reagować na to, jak potoczyły się sprawy, powiedzmy, z czwórką, więc cało CTE i to, w jaki sposób w tej chwili jest prowadzona współpraca, wygląda naprawdę bardzo dobrze i moim zdaniem ona przyniesie efekty właśnie w przyszłości. I to, do czego inni się odnoszą jako do potencjalnego problemu, czy potencjalnej czarnej dziury, w którą seria mogłaby wpaść, moim zdaniem to jest właśnie światełko w tunelu. To jest coś, dzięki czemu seria Battlefield może być jeszcze lepsza niż do tej pory była. Kto będzie miał rację? Miejmy nadzieję, że ci, którzy wierzą w Battlefielda, bo ja tą grę uwielbiam i wiem, że wy także i chcielibyście dla niej jak najlepiej i miejmy nadzieję, że będziemy mogli spędzić jeszcze wiele, wiele setek godzin, bo ja już w setki idę przy tym tytule i przy każdej kolejnej grze z serii. Także ze spokojem wypatrujmy kolejnych tytułów, ze spokojem wypatrujmy Battlefielda 5. Ja ciągle czekam na jakiekolwiek info o Bad Company 3. Być może coś się w tym temacie zmieni. Już niedługo będziemy mieli targi za kilka miesięcy, ale to wiecie, jak to szybko leci. Tak więc czekamy na kolejne newsy. Jeżeli tylko czegoś się dowiem, jak zwykle będę pierwszy, aby was poinformować. Jeżeli materiał się wam spodobał, nie zapomnijcie lajkować, subskrybować, dodać portal do ulubionych. Wrzućcie w komentarzach swoje zdanie na temat tego, o czym dzisiaj mówiłem. Co wy myślicie, jak wy to widzicie, jak widzicie przyszłość Battlefielda, jak go oceniacie. W tej chwili mówię nie tylko o jednej grze, ale o całej serii. A ja powoli odmeldowuję się i do następnego razu z tej strony Miniu z PTFO.pl.